Jonasz Burak, Telewizja Podhale. Witam Państwa serdecznie, a obok mnie mój dzisiejszy rozmówca, drugi trener Komar Krakowi Kraków, pan Mariusz Dulemba. Witamy. Witam. Panie trenerze, nowy targ dla Was jako dla Krakowi, no możecie mieć tutaj mieszane uczucia, no bo w 2010 roku przegraliście tutaj o Mistrzostwo Polski. Dwa sezony temu, no tutaj wpadka z młodzieżowcami i dyskwalifikacja, no ale też wygraliście tutaj w grudniu całkiem niedawno Puchar Polski, no i wiele, wiele meczów ligowych. Tak, ale każdy mecz jest inny i dzisiaj jest stawką Super Puchar, także... Tak samo jak i my, i Nowy Targ chce ten mecz wygrać. Także nie wracamy już, co było. Koncentrujemy się tylko na tym, co będzie dzisiaj o 19, czyli mecz z Nowym Targiem. Przed meczem zaobserwowałem, że zarówno pierwszy trener, pan Rudolf Rochaczyk, jak i pan sprawdzaliście tutaj skwapliwie stan lodu, no, który w piątek pozostawiał jednak wiele do życzenia. No tak, ale warunki tego lodu miały takie same oba zespoły, także tutaj można gdybać, jaki on był, ale takie same warunki ma Nowy Targ, jak i my, także trzeba było grać. Dzisiaj miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Jak na obecną chwilę wygląda Wasz skład? No bo tutaj bez wątpienia brak Iberera, bardzo dobry zawodnik. Czy będziecie tutaj pozyskiwać jakichś obrońców, może napastników? Cały czas się rozglądamy, a co będzie, to nie zastanawiamy się na razie nad tym. Jeszcze wracając do Ligi Mistrzów, tutaj trener Rochaczek krzyczał, jak sobie dobrze przypominam, prosty hokej na meczach ze Spartą Praga. Czy właśnie ten prosty hokej będzie tutaj kluczem do zwycięstwa? A to już nie będziemy rozmawiali o taktyce, to już jest tajemnica trenera Rochaczka i chłopcy wiedzą, co mają robić, także to nie będziemy rozmawiali w tym temacie. W takim razie życzymy powodzenia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Tyle Mariusz Dulemba, drugi trener Komar Krakowi Kraków.